Cóż za przypadek, że akurat wtedy, gdy do internetu trafił 13 odcinek 16 sezonu, to dostaliśmy także informacje na temat tego, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków po polsku na antenie Cartoon Network. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. W pliku PDF od TVN-u jest masa różnych programów, więc jeśli interesują Was też jakieś inne kanały telewizyjne, to w opisie znajdziecie link do tej prezentacji. Dzisiaj interesuje nas Cartoon Network, rzecz jasna, ponieważ to właśnie na tej antenie emitowane jest Ninjago, a raczej było i za niedługo znów przez chwilę będzie. Nie będę tu ukrywał mojego żalu do tej stacji za to jak traktują ninja'go, bo pamiętam jak kiedyś puszczali nawet całe sezony od początku do końca w ramach powtórki czy coś w tym stylu, a jak sobie zdążyłem zauważyć przez okres lekcji zdalnych i wakacji teraz, to wolą puszczać codziennie te same odcinki Gambola. I oczywiście do Gnabola nic nie mam, bo uważam, że jest to jedno z najlepszych kreskówek, jakie Cartoon Network wyprodukowało, ale mogliby choć trochę poważniej podejść do Ninjago. W każdym razie, kiedy pojawi się ten szesnasty sezon z polskim debingiem? Cóż, informacja wygląda następująco. Ninjago to ekipa walecznych wojowników ninja, którzy dzielnie bronią swojej wioski przed niebezpieczeństwem. Czekajcie przerwę na chwilę. Bronią wioski. Wioski. No spokoj, ja, ja bym chociaż kazał wyjść osoby, która to pisała na Wikipedii Ninjago, ale okej, nas interesuje data, więc czytam dalej. A ich sprzymierzeńcami są błyskawice, woda, ziemia czy ogień. Do walki z przeciwnościami losu: Cole, J. Kyloid, Zay i Nia. Zay, poznajcie nowego mistrza żywiołu lodu: Zeja. Boże, kto to pisał? Wykorzystują specjalną technikę zwaną spinjitsu. Spinjitsu przez S. Gratuluję. Została ona przekazana im przez doświadczonego mistrza Wu. Podczas nowych przygód bohaterowie stoczą potyczki z nowo powstałą grupą strażników miasta Ninjago. Nowi ninja staną się ich rywalami, co spowoduje konflikty między wojownikami i przyniesie wiele przygód. Poszukiwanie magicznego kamienia, ratunek przyjaciół i pomoc w odzyskaniu mocarnej laski, a także spotkanie ze starym wrogiem. To wszystko czeka widzów podczas emisji premierowych odcinków czwartego sezonu w październiku. Jak więc widzicie, nowe odcinki pojawią się dopiero w październiku, czyli tak samo, jak na Netflixie za granicą, więc kto wie, może na polskim Netflixie też wtedy by wpadły? Fajnie by było, choć nie chcę mi się w to wierzyć. Także, pomijając fakt, że ten tekst spisał jakiś student, który nie potrafił nawet poprawnie przepisać imienia postaci, to myślę, że mamy całkiem dobrą informację. Październik wcale nie jest tak odległy, to już tylko miesiąc. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być na bieżąco z informacjami ze świata ninjago, to możecie zostawić na moim kanale subskrypcję. A tymczasem życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia!